Cześć, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam do pudełka Glossy Box. To jest pudełko październikowe, które czekało na mnie dosyć długo, abym mogła je otworzyć. Ja już się nie mogę doczekać. Dla tych, którzy mają ochotę zasubskrybować Glossy Box, pudełko kosztuje 13,95, natomiast przy rocznej subskrypcji 11,75. Zostawię Wam również kod zniżkowy w opisie na dole, gdybyście byli zainteresowani poszczególnym pudełkiem, które możecie sobie wybrać i zakupić za cenę 10 funtów. Glossy Box ma też w swojej ofercie specjalne pudełka, specjalne wydania. W tym miesiącu jest to Molten Brown, w poprzednim był to MAC. Cena pudełka wynosi 30 funtów, a średnio kosmetyki, które się tam znajdują, są o wartości powyżej 100 funtów, więc warto się zainteresować. Ja serdecznie polecam. Ok, zobaczmy, co jest w naszym pudełku. Pudełko było w dwóch wariantach i ja już wiem, że ja mam ten drugi wariant. To było czarne pudełko. W tym wariancie pierwszym kolor był czerwony. Za każdym razem, kiedy pudełko zostaje do Was wysłane, dostajecie potwierdzenie mailowe i tam jest właśnie napisane, który macie wariant pudełka. Pudełko wygląda tak, The Magical Masquerade, wygląda przepięknie. Zobaczmy, co jest w środku. O, wow! Mamy nawet maskę. To nowość. Naprawdę magiczna. Szkoda, że tutaj nie ma jakiegoś sznureczka albo gumki. Może można sobie tą tasiemkę tutaj jakoś przewlec. No nie wiem, i zawiązać. Ale dziwnie to będzie wyglądało. O, nie wiem, może tak. Albo dwa takie sznureczki z obu stron. Wtedy można sobie nałożyć albo gumeczkę. Bardzo fajny pomysł. Tak wygląda leaflet w tym miesiącu. Mi się bardzo podoba ta szata graficzna. Pudełko jest prześliczne. Tutaj mamy sneak peek, co będzie w przyszłym miesiącu. Jest to paleta cieni Elf. Myślę, że cienie są bardzo podobne do tej palety, która była od Steve Laurent i to chyba było w pudełku sierpniowym, o ile się nie mylę. A tutaj mamy spis wszystkich produktów, które są w środku. Ja Wam o nich opowiem, a na koniec powiem Wam cenę każdego z tych produktów, czy jest to miniaturka, czy pełnowymiarowy produkt i jaka jest pełna wartość tego pudełka. Tak wygląda pudełko, zdejmiemy sobie naszą bibułkę. Tutaj jest zawsze ta naklejka. Oj! Nigdy nie umiem tego ładnie przedrzeć. Okej. Pozbędziemy się tych śmieci. Chwila, moment. Pełno takiej bibuły zawsze. Wow. Okej, to pójdzie do śmieci. Tutaj perfumy Judith Liebert, które były w tamtym miesiącu. I tutaj jest zniżka 25% właśnie na te perfumy. No i co my tutaj mamy? Zerkniemy w naszej ulotce. Pierwszy produkt Josephine Cosmetics i jest to pomadka, która zawiera w sobie oleje, również witaminę E, jest nawilżająca. Jak zwykle nie umiem się dobrać do tych opakowań, ale to już nie jest nowość. O, wow! Piękne, ekskluzywne takie opakowanie. Tutaj troszeczkę taki ombre. Jak już widzicie po kolorze, pomadka jest czerwona. Ja ją otworzę, ale wiecie co, ja już wiem, że to nie jest kolor dla mnie. Wygląda tak. Chociaż nie wiem, zastanowię się. Ale być może trafi do tego pudełka z rozdaniem, o którym mówiłam. Chciałabym zrobić rozdanie noworoczne, więc być może ta pomadka trafi do kogoś z Was. Tworzymy ją tutaj, ale ma takie bardzo satynowe wykończenie. Możecie to zobaczyć na mojej dłoni. Tu już leciutko przysycha. Naprawdę piękny kolor, więc jeśli to jest kolor kogoś z Was, być może trafi to w rozdaniu tym noworocznym. Tutaj mamy Highlighter Pencil, czyli rozświetlacz taki w karetce i to jest od firmy Aieco. Ja już tutaj zasłoczowałam sobie na dłoni. Wygląda tak przepięknie. Widzicie ten blask? Super, bardzo się cieszę. Dziękuję. Kolejny produkt to jest Stress Check Clean Hands. I to jest od firmy This Works. Te słocze porobione. Oj. Nie, to jest na bazie, wiecie co, znowu drzewa herbacianego, który ja bardzo nie lubię.
No, nie wiem czemu Wam pokazuję, jest to po prostu zupełnie prześwitująca konsystencja, ale bardzo nieprzyjemnie pachnie, bardzo alkoholowo. Mi to przypomina wręcz taki babciny zapach i coś jak na przykład, nie wiem, moja babcia nakładała na otłuczone kolano. O nie, zdecydowanie to nie jest mój zapach, to wręcz śmierdzi. Muszę Wam powiedzieć, więc nie, ja tego nie będę używała, chociaż, no nie wiem, w awaryjnych sytuacjach być może się przyda, ale bardziej mi odpowiadają zdecydowanie te płyny antybakteryjne z Bath & Body Works i ja jeszcze mam zapach, więc one pachną przepięknie i przy nich chyba pozostanę. Nie, to jest w ogóle pomyłka, nie jest to produkt dla mnie. I tutaj mamy St. Luke's Setting Spray, czyli taki płyn do utrwalenia naszego makijażu i on jest na bazie kwasu hialuronowego, czyli ma też nawilżać. Sprawdźmy, jak to wygląda. Ok, opakowanie 75 ml, więc całkiem zacny rozmiar. Wygląda tak. No i sprawdźmy. O Jezus. Jak to ja? Naprawdę taka nawilżająca mgiełka. Już Wam powiem, że w smaku w ogóle nie smakuje dobrze. I zapach mi przypomina taką brzoskwinię. Brzoskwinię pomieszaną z takim medycznym produktem. Zdecydowanie tak. No nie wiem. Ja nie używam zazwyczaj takich sprayów, jeśli już, to jeśli mam tutaj, wiecie, jakiś korektor, który mi bardzo wchodzi w zmarszczki i chcę sobie go wykończyć, nie chcę go po prostu wyrzucać, bo bardzo nie lubię wyrzucać produktów, za które zapłaciłam, to wtedy spryskuję sobie pędzelek delikatnie takim setting spray, przykładam sobie pod okiem i dopiero tym samym pędzelkiem ze setting spray właśnie nakładam sobie korektor pod okiem i on wtedy jakoś tak nie wchodzi bardzo w załamania, dosyć ładnie wygląda i ta skóra pod okiem jest dosyć wygładzona, więc tylko wtedy używam takich produktów. Nie ma też tutaj żadnych bonusów w naszym pudełku, został ostatni produkt i tu jest Boob Tube Anatomicals. Jest to krem do naszych piersi. Wypróbujmy sobie, nie na piersiach, na dłoni. Nie będę się smarować przed kamerą oczywiście. Ojej, tu jest jeszcze chyba zaklejone. Tak, sprawdźmy. Okej. Oj, 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 oj. Zdecydowanie za dużo, bo wycisnęłam prosto z tubki, a nie z tego otworu. No ale trudno. Teraz bardzo ładnie pachnie. Arbuzem, Anatomicals, właśnie ta firma, produkuje taki balsam do ciała o zapachu arbuzowym. To jest limitowana edycja, specjalnie zrobiona na potrzeby Glossy Boxa i sprzedaż z tego produktu 40 pensów odchodzi na fundację, która się zajmuje rakiem piersi. Powiem Wam, że tutaj miesiąc październik jest właśnie takim miesiącem, w którym najwięcej się mówi o raku piersi, o tym, że kobiety powinny o siebie zadbać, powinny się przebadać. Niestety taka przykra wiadomość mi się wydaje troszkę. Takie badania refundowane dopiero są po 45 roku życia. Wcześniej oczywiście możemy się przebadać, ale jest to tylko badanie prywatne. Natomiast no, jeśli po badaniu już znajdziemy jakiś no coś, co nas niepokoi na naszych piersiach, to wtedy warto jest się zgłosić do lekarza i wtedy oczywiście takie badania zostaną nam wykonane. Ale badajmy się, dziewczyny, bo czasami, wiecie, po takich badaniach można się wiele dowiedzieć, a można uniknąć naprawdę trudnej sytuacji, kiedy znajdziemy się już w tych późniejszych etapach raka piersi. Więc ja serdecznie polecam i oczywiście
każdemu będę powtarzała, badajmy swoje ciała. Miesiąc październik jest właśnie taki przeznaczony dla kobiet, mówi się właśnie dużo o tym raku piersi, natomiast miesiąc listopad jest przeznaczony bardziej dla mężczyzn i wtedy mówi się o raku prostaty. Warto się badać, nie czekać na, wiecie, moment, aż będzie za późno, więc no tym akcentem kończę. Powiem Wam teraz, ile kosztuje każdy z tych produktów i powiem Wam również, jaka jest pełna wartość całego pudełka w tym miesiącu. Zacznijmy od pierwszego produktu i był to Lip Power Josephine Cosmetics i to jest ta pomadka i ona jest w cenie 21,80. Kolejny produkt Aieko i to jest właśnie ten rozświetlacz w kredce. I on kosztuje 15 funtów, również pełnowymiarowy produkt. Saints Luxe i to jest również pełnowymiarowy produkt w cenie 18 funtów. Kolejny produkt to Boob Tube Grab Your Melons Body Lotion i to jest miniaturka tego produktu. 50 ml jest warte 1 funta, natomiast 200 ml opakowanie jest wycenione na 4 funty. I ostatni produkt z tego pudełka to jest Stress Check Clean Hands. This Works. I pełnowymiarowy produkt kosztuje 15 funtów. Jest o wymiarze 500 ml. A ten produkt 60 ml jest wyceniony na 4 funty. I to są wszystkie produkty już z tego pudełka. Cała wartość tego pudełka październikowego to 59,80, więc troszeczkę mniej w tym miesiącu, aniżeli w tych poprzednich, ale ja jestem zadowolona i chyba najbardziej to jednak z tego highlightera, który no, ma piękną poświatę, sami widzicie. Fajnie będzie sobie rozświetlić tutaj na przykład okolice pod naszymi brwiami, wydaje mi się, że być może będzie to ładnie wyglądało i zadowolona jestem z tego kremu, nie miałam żadnego specjalnego takiego kosmetyku, aby zadbać o swoje piersi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że spędziliście ten czas ze mną. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie subskrypcje. Jesteście niesamowici. Dziękuję Wam bardzo, ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Pa!